Cześć, dzisiaj zaczynamy już przygodę z Arduino i będziemy dzisiaj migać diodą program Blink oraz będziemy komunikować się przez port szeregowy. Także zapraszam. Na początek dobrze wiemy, że w klonach Arduino takich DIY, że tak powiem, to ciężko o port szeregowy, dlatego w moim będzie taka przejściówka USB UART, podłączona tutaj masa do masy i piny RXD i TXD na skrzyż między przejściówką a procesorem. Co będzie jeszcze potrzebne? Niestety nie sprawdził mi się ten bootloader USB-SP. Jeśli u Was działa, to bardzo dobrze. Ja przynajmniej dzisiaj skorzystam z programatora zwykłego USB-SP. No i jeszcze przewód mini USB w moim przypadku. Jeśli macie oryginalne Arduino, to nie będzie Wam potrzebny ten kabel mini USB. A jeśli macie klon Arduino robiony samodzielnie, bez portu szeregowego, to właśnie będzie nam potrzebne takie coś. Także podłączam sobie przewód mini USB do przejściówki oraz podłączam programator i oba urządzenia podłączam do komputera. Ok, ja tu mam już wgrany Blink, który zaraz sobie będziemy modyfikować i tak dalej. Ale zanim co, to czy musimy wejść w folderze pliki programów Arduino. Musimy znaleźć sobie folder o nazwie Hardware Arduino i plik Boards. Tylko ja otwieram go za pomocą Notepad++, bo w zwykłym notatniku coś mam pomieszane z literami. O, także tutaj mamy wszystkie płytki dostępne. Także tak, jeśli macie oryginalne Arduino, nic tutaj nie robicie. Jeśli macie klon, to musicie dodać sobie no własną płytkę, tak, konfigurację wszystkich rzeczy. Także ja sobie nazwałem przynajmniej tymczasowo Multiduino Atmega 328P tą płytkę i teraz zaczynamy zawsze za pomocą takiego rzędu tych haszów. Wpisujemy nazwę płytki w skrócie, czyli na przykład multi i kropka name, czyli nasza płytka nazywa się Multiduino i będzie w ten sposób wyświetlana w kompilatorze. Także tutaj nazwa może być dowolna. Chodzi o to, że ona łączy wszystkie cechy tej płytki, tak? Czyli jeśli tu mówimy o tej płytce, że się nazywa tak, to jeśli chcemy przypisać jej programator, to musimy tej samej nazwy skróconej użyć, czyli Multi Upload Protocol USB-ASP. No i tutaj mamy maksymalny rozmiar wsadu, czyli 32 kilobajty. Tu podajemy w bajtach. Speed to eksperymentalnie ustawiam sobie na 57600, chociaż nie wiem, czy to się tutaj tyczy, bo to wygląda mi na zwykły port szeregowy, jeśli przez port szeregowy jest ładowany program. Także tutaj ważna rzecz MCU, czyli procesor, jakim się posługujemy, w tym przypadku Atmega 328P. Tutaj FCPU, prędkość taktowania. Tutaj mamy kwarc 16 MHz, także tutaj wpisujemy z literką L na końcu. Oczywiście w hercach, czyli 16 milionów. No i tutaj build core Arduino i build variant standard. No i to tyle. To jest cała konfiguracja płytki. Klikamy zapisz i możemy przejść do Arduino. Dobrze, tak wygląda nasze środowisko programowania. Klikamy sobie teraz narzędzia, płytka, musimy wybrać płytkę. Ja już mam wybraną oczywiście. Port szeregowy, jeśli macie jeden port w komputerze aktywny, to ten port właśnie będzie zaznaczony, a jeśli macie kilka, to musicie konkretnie wybrać, który to jest port.
programator USB ASP zaznaczamy, chyba że macie oryginalne Arduino, wtedy domyślnie tutaj wszystko będzie ustawione. Myślę, że to tyle. Przejdźmy tutaj do pisania. Żeby napisać program, to musimy tutaj mieć tak funkcję zaczynającą program, czyli wykonuje się tylko raz i na początku programu. Czyli piszemy void setup, setup, dwa nawiasy i teraz nawiasy klamrowe. Podobnie jak programowaliśmy w języku C dla AVR-ów zwykłych, nie w Arduino. No i dobrze, tutaj piszemy pin mode, ustawiamy pin 13, także 13 jest u mnie i na oryginalnym Arduino. Jest to właśnie ta dioda, która teraz miga, i ta dioda, którą macie na oryginalnych płytkach. No i piszemy serial begin, zaczynamy komunikację. Podstawowa prędkość to 9600 bodów i na razie myślę, że taka starczy. Czyli z funkcji inicjalizacyjnej tej setup jest wszystko. Teraz piszemy void loop. Tak samo tutaj kończymy nawiasem klamrowym. I co będziemy chcieli? Na początku robimy w ten sposób. Digital write, czyli wpis... Ojej, jakie błędy narobiłem. Digital write, czyli wpisujemy... Ustawiamy jakiś stan na konkretnym pinie, dokładnie 13 pin i stan wysoki, high. Tak, i teraz poniżej wpisujemy to, co chcemy wysłać przez serial monitora, przez port szeregowy, czyli wpisujemy serial.print i wpisujemy sobie na przykład siema. Niech się wyświetla taki tekst. No i teraz będziemy musieli delay 500 milisekund, będziemy czekać i potem będziemy digital write 13 low, czyli gasimy tę diodę i delay 500. Także teraz klikamy załaduj. Trochę mi błędów wyskoczyło, ale myślę, że teraz pomyślnie się załaduje. Czekamy. I co? No i ładowanie zakończono pomyślnie. Dioda tutaj jak widać miga. A teraz bierzemy narzędzia i monitor portu szeregowego. I wyświetla nam się napis siema i tak w kółko. Także to by było tyle z podstaw. W następnym odcinku będziemy się już bawić z czymś konkretnym. Podłączymy jakieś czujniki albo inne rzeczy. Także mam tego trochę. Zobaczymy, co tam da się zrobić. Także dzięki za oglądanie. Jeśli się spodobało, kliknij łapkę w górę albo zasubskrybuj. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Cześć.